komputer spakowany. Rower również, pewnie Miłosz się ucieszy. Kask jest, o, kask musi być. Jeszcze drona, zapomniałem. Dobra, może teraz coś nagram. A jakieś gazetki też wezmę. Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Jest godzina 8, a ja dochodzi 8 godzina, ja dopiero jestem gotowy. Jeszcze nie, jeszcze muszę się zatankować. Chciałem wyjechać o 5 godzinie do Zakopanego, do rodziny, dołączyć do nich. No niestety nie udało mi się. Montowałem film do 12, chyba do wpół do pierwszej w nocy. Jak pojechałem do domu zmęczony, mówię, ustawiłem sobie zegarek na 4:30, ale i tak nie wstanę. Mówię, nie, no nie będę się wykańczać. Powiem tobie, że zaczynam odczuwać słoneczko, grzeje mi tutaj przez szybę. No i widać, tutaj budują Zakopiankę. Zobacz, tutaj będzie jakiś potężny most. Nareszcie, nareszcie do Zakopanego za jakieś 2 czy 3 lata będzie dobry dojazd. Omijam korek i nieźle sobie wybrałem drogę. Nie no, nieźle, takie wąziutkie drogi. Za mną jedzie z 5 samochodów. Też jadą, chcą ominąć korek. Zobacz jak jest. No nieźle. Teraz jak będzie ktoś jechał z przeciwka, to będzie na pewno problem. Gdzie ja wjechałem? Gdzie się wpakowałem? Tutaj panowie robią dach drewniany. Z daleka myślałem, że to jest pani młoda z panem młodym, naprawdę. Biała suknia i czarna, ale to niestety nie byli młodzi. Już jestem bardzo blisko. Zobacz jaki piękny widok. Zobacz jaki piękny widok. Jest taki film na YouTubie teraz bardzo popularny. Jak on się nazywa? I czy to w Polsce, czy ty to w Polsce masz? Coś takiego. Czy to w Polsce masz? Właśnie to mamy w Polsce. Zobacz, to mamy w Polsce. I z tego powinniśmy być dumni. Co? Masz kamerę. Co to jest? No tak. A to? Kamera. Tata bez kamery to jak żołnierz bez karabin. Idziemy na Krupówki, ale Miłosz jeszcze nie wie, że mam rower. Czy ty zawsze musisz chodzić inaczej? Czy ty zawsze musisz chodzić inaczej? Ej, Milo, Marcel, a wiecie, że mam jeszcze wziąć inne plecaki? Milo, mam inne plecaki. Ej, worki, przepraszam. Pokaż. A chcesz zobaczyć? No, teraz? No, mam. Pokaż, to weźmy sobie inne. Przyjechałem, dojechałem. Chłopaki, jak mnie zobaczyli, to po prostu wpadli mi w ramiona. Nie nagrywałem tego. Lepiej. Lepiej, że nie nagrywałem? Jak tak wyglądam? A jak wyglądasz? Taka nowa stylizacja na dzisiaj. Tak, nowa stylizacja. Ale się bardzo cieszę, że przyjechałem, naprawdę. I oni po prostu mega też szczęśliwi. Miło zdziwione, że rower wziąłem. Bardzo zdziwione. Idziemy zjeść. Kiedyś tutaj zimą się pytałem. Pokoje. Nawet jest pokój z łazienką. Pokoje z łazienkami. Idziemy, wchodzimy. Głodni? Gdzie tam trzeba iść? A, bo tu jest wejście służbowe, zobacz. Wejście służbowe, faktycznie. To idziemy tędy, chodź. Ja cię kręcę. Nie. Źle, to tak się nie ściąga. Tutaj się ściąga, zobacz tą GoPro. Zobacz, tu naciskasz i wysuwasz. Wiem. A tutaj wyjąłeś... Pani Grażynko! Tutaj czekamy na jedzenie. Pani Grażynka obsługuje. Szefową jest. Wziąłem dzisiaj Miłoszowi tutaj na głowę taką opaskę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o nagranie. A, bo będę jeździł na rowerze przecież. Możesz na rowerze, tak. Ej, bo jest obiad. To zobaczymy, jak z tym akcesorium działa. Tak? Tak mi spadnie. Ja trochę inaczej, no może tak.
I mamy koszulkę. Zobacz. Tak, wygląda tak samo, nie? Nie. Troszeczkę inaczej. Jednego na razie, tak. Ale bo on to puści. Tu trzeba trzymać. Weź mu, wytłumacz mu, tak? Tak, a mogę mu trzymać? Tak, to ja ci przytrzymam rower. Tu sobie trzymaj. Łyżkę i od razu coś powiem. Marcel, masz. Okay. Chodź tutaj na... Bo to ta sam nie umiał. Na bok. Patrz, rób tak. Siema, Marcin. Tak się Marcel mówi. A nie inaczej. Patrz, rób tak. I co mów, co mów? I normalnie mów. Cześć. Hej. Hej. Hej, hej, hej. Mów pełnym zdaniem. No jeszcze ty mówisz inaczej. Że jesteś na krupówkach. Hej, hej, hej. Dobra. Poczekaj, daj. Dobra, dobra. Daj to szybko. Mamo, cześć, mamo. Prosimy, żebyś nam kupiła pieska. A nie, nie, Marcelowi nie zadziałało. Prosimy. Ty zmieniałeś, no. Prosimy, prosimy, prosimy. O, patrz, jest! Co to było? Co zrobiłeś? O, zawadziłeś o coś? Miłoszowi pękł balon i teraz z nowym obchodzi się jak... kura z jajkiem. Jak kura z jajkiem obchodzi się. Błędziwiony koszulką. Już jest Ronaldo Realu Madryt. Chociaż ja wiem, czy jestem zdziwiony, że tak szybko podróbka właśnie już się pojawiła. Kolorystyka naprawdę bardzo fajnie. Czcionka ta sama. Wszystko odzerwane praktycznie tak samo. Mam nadzieję, że ci nie strzeli. Już chyba pan mniej na pompową, co? Mam takie wrażenie. No i pojawiają się już od razu repliki. Tam również były repliki, na przykład z Lewandowskim. Nie wiem, czy to było ujęte z Lewandowskim. I takich rzeczy, nawet jak... Nie mogę sprzedawać, to jest w ogóle niezgodne z prawem. Nie wiem, odnośnie ryzyka. Dla mnie to jest duże ryzyko tych sprzedających, ale być może warto ryzykować. To można zmieszać? To, Martę, można zmieszać. Ty wziąłeś taki, a to jest... Zgadnij, co tu jest. Za pierwszym razem. Ojeja. Poczekaj, jeszcze raz. Masz dwie szanse. Po kolorze tata zawsze można zgadnąć. Po kolorze? Mhm. Jak myślisz? Ej, no nie wiem. Czym jest czerwone? No to truskawka. No właśnie. No, a to? Jakieś jagody? Jagoda jest truskawka. A tutaj? Ja mam to, co Marce jedno. Jagodę. Po kolorze też poznasz. Nie wiem, już mi się pomieszały smaki. Jagoda, cytryna, tylko to wygląda jak limonka, ale dobra. Ten kolor. Pokaż mi język. Fioletowy. A weź mi ten, żebym kamerkę. O, ale super. Ale fajne. Guba łówka. Jestem zmęczony, 5 godzin jechałem z Piotrkowa. Bardzo szybko, 5, 4, 3. Tak go zmotywowałaś. 2. Marcel, chodź sobie usiądziemy, chodź. Marcel, odpoczniemy. Weź, usiądź sobie, odpocznij. Dlaczego? Ta ławka jest skrzywiona? Specjalnie skrzywiona. Ty? No co ja? Siadasz, Milo? On specjalnie. Jak ktoś się chce zakochać, to siadają. Masz rację, widzisz? Faktycznie, pomyślałem. To jest dla zakochanych. Bo nie da się... No, że wtedy, wiesz, chłopak z dziewczyną zsuwają się do siebie. Aha. To moi Milo. A stówę kosztują? Ale fajne. Ale fajne za to. To jest fajne, prawda? Że fajne, tak. Gdzie idziemy? Tam czy tam? No czy idziemy w ogóle dalej? Tyle ludzi jest.
A tutaj, chłopaki, jest kolejka na Gubałówkę. Jechaliśmy zimą, ale można tam wejść na piechotę. I na górę tam daleko, daleko, wysoko. Miłosz na górze chce Marcelowi zamienić pas, ale widzę, że się męczą, męczą, nie mogą założyć. A, może coś się udało. Tata, gdzie jest wielbłąd? Wielbłąd gdzie jest? No tutaj, wielbłąd. Nie. No wielbłąd, ja jestem wielbłądem przecież. A kto? No wielbłąd, tam jest wielbłąd. Gdzie wielbłąd? A Giewont. Giewont to wielbłąd, tak? Ojej, ale jestem spocony, mega spocony. Niosę Marcela, jest teraz, zrobiło się gorąco. Jesteśmy na Szymaszkowej, idziemy do domu na Polanie Szymaszkowej. Tutaj z Miłoszem zjeżdżaliśmy, pamiętasz, Milo? Ostatni nocny zjazd. Idziemy się teraz napić czegoś. Po prostu masakra. Marcel, tu jest rów. Tutaj Miłosz zjeżdżał wcześniej rowerem i wpadł w ten rów i się wywrócił. Ale przeżył. Właśnie było tak, jak mówiłem. Wziął rower, mi się przechylił, a ja... Ale czemu nie przeskoczyłeś? Bany hopa, dlaczego nie zrobiłeś? Bo nie wiem. Co to banycho? No, że podskoczyć. Powinieneś przeskoczyć ten rów. Nie, no wiem, że nie jest łatwo. A no to, ale bo jak ja się chciałem... to... Ale było blisko poważnego wypadku, co? No. Kotek to był. Ej, Milo, pamiętasz zimą tutaj? Pamiętasz? Milo, tutaj zimą była zaspa i ty wchodziłeś i wpadłeś. Pamiętasz tutaj? I zobacz, jak to jest, głęboko. Widzisz? A jeszcze było wysoko na metr, zaspa. Chłopaki, chodźcie! Siema! Ej, bo nie stary, jest taki super. Ten kot coś trzyma. Ty widzisz? Jakąś mysz złapał. Chodź, podzielić się! Kotku! Marcel! On nie umył ten! To jest tutaj, to jest ta górka, na której się turlaliście, pamiętacie? Jak tu się turlałem. Pamiętasz? Jak turlałeś się i pamiętasz tą muzyczkę, jak zbiegaliście i tak dalej? Ja to pamiętam doskonale, super, są takie momenty. Właśnie z tej górki chłopaki turlali się. Ale my nic nie mamy! O kurczę! No patrz, ja też muszę. Na ty biegniemy? Dobra. Chodź. 3, 4. Nie nagrywa gier, bo nie ma komputera, to po pierwsze. Po drugie, teraz siedzi na podwórku, na świeżym powietrzu cały czas. Masterek Play, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Może jesienią się to zmieni. Kajtek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, myślałem o tym. I pewnie od września, może października właśnie tak się stanie. Kubolot, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No udawałem, że śpię, ale tak naprawdę spałem. No musiałem jakoś zaaranżować, tak? Natomiast ja spałem, tak naprawdę to spałem. Tylko po prostu... No musiałem włączyć tą kamerę. Lolek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
Nie ma, nie wiem, czy dlatego, może faktycznie tak jest. Pierwsza trójka, która była najszybsza, Wika, Kyle, Kasia, trzymaj się, cześć. Jutro też się widzimy w Zakopanem i w Tatrach. Cześć.